Zniosłem pomnik trwalszy od Spiżu, ale na to kto i co będzie z nim robił, nie będę miał wpływu. Tom Clancy stworzył całkiem imponujący pomnik, a Ubisoft wykupując Red Storm Entertainment umożliwiło sobie wystawienie go przed wejściowymi drzwiami. Z początku Ubisoft z dumą prezentowało pomnik Clancy'ego, chcąc o nim wspominać wszędzie i przy każdej okazji, ale po pewnym czasie poziom ich zainteresowania stał się niezręczny. Strasznie zrobiło się, gdy Ubisoft zaczął na pomniku siadać i wszyscy wiemy, jaki akt zaangażowania wykonają w następnym kroku. Z testów Ghost Recon Wildlands zostało mi jedynie mgliste wspomnienie, za to bardzo dobrze pamiętam trailer z świetnie wykorzystanym kawałkiem Friction od Imagine Dragons. Głównym problemem producentów gier jest to, że wierzą we własne zapowiedzi i rzeczywistość, jaką tworzą. Nie dość, że film zawsze jest inny niż gameplay, to również przedstawia wyimaginowane zachowanie graczy. Katastrofa przychodzi wtedy, gdy deweloperzy tworzą gry w oparciu o te przekonania. Zbliżając się do misji, nie zdążyłbym położyć się dobrze na tej skale, a już jakiś sukinsyn zacząłby strzelać. Bo każdy dobrze wie, że im później dobiegniesz do celu, tym więcej zabawy cię ominie. A jeśli w grze exp i loot jest tylko do tego, co zabija, to wspólna rozgrywka przypomina bardziej uczestnictwo w pięcioboju. Choć w Wildlands, jak i Breakpoint są mechaniki pomagające w rozgrywce wieloosobowej, to mam wrażenie, że skoro nie są obligatoryjne, to dla przeciętnego gracza będą jedynie marnowaniem czasu. Bo w te 3 sekundy bez problemu każdy zabije dwóch gości i przy okazji zalarmuje całą bazę. To co na pewno Breakpoint wyniosło z poprzedniej części, to koślawa fizyka pojazdów, a także pewnego gościa z operacji Oracle. I'm a ghost too. I would expect nothing less. Którego spora część kojarzy pewnie z serialu The Punisher. Tym razem Walker staje się główną częścią plotu, przewodząc technologicznie zaawansowanej grupie wilków, którzy bardzo przypominają Rangersów z Fallout New Vegas. Tutaj muszę wspomnieć, że dzielę się wrażeniami z wersji beta, więc to, o czym wspominam, szczególnie błędy i niektóre aspekty gry mogą się zmienić. Choć nie oszukujmy się, dziś akceptowalne jest wypuszczenie wadliwego produktu przez duże studio za pełną cenę, z obietnicą, że kiedyś doczekamy się jego ukończenia. Pewnie w okolicy wypuszczenia kolejnej części tej gry, ale to dopiero za jakieś 2 lata. Ghost Recon Breakpoint prawdopodobnie swoją nazwę otrzymało po raporcie znalezionych błędów w grze. Glitchy jest pełno, przełączające się opcje celowania na mierzenie z biodra zamiast celownika, całkowite freeze interfejsu uniemożliwiające strzelanie i interakcje z obiektami, wpadanie w tekstury, spadanie pod światem, dziwne teleporty kończące się zgonem i okazjonalne straszliwe desynchro w rozgrywce multiplayer, a to tylko kilka z dużo dłuższej listy błędów. Stabilność Breakpointu martwi, szczególnie że do premiery został niecały miesiąc. Zwykle takie testy to oferowany wcześniejszy dostęp do skończonej gry, lecz jeśli jesteś wśród osób, które zamówiły preorder, to lepiej miej nadzieję, że Ubisoft wyciągnie wnioski z ankiety po testach. Gra daje wrażenie rozgrywki z kilku tytułów jednocześnie i jest ich pewnego rodzaju miksem. Na starcie dostajemy kreator postaci i mimo, że tworzymy swojego bohatera, jest jakaś historia do tego, to Ghost Recon Breakpoint nie jest RPG-iem. Ostatnio dziennikarze gamingowi wrzucają w ten gatunek każdą grę, w której naszej postaci możemy ściągnąć, a przynajmniej zmienić spodnie na inne. W kreatorze z kolei bez szaleństw. Mamy kilka gotowych głów postaci i standardowo fryzura, zarost i pasta maskująca na twarz. Co mnie osobiście cieszy, są również skazy i szramy na twarze dodające do punktów twardzielstwa. Jeśli chodzi o kobiety, to jeśli liczysz na wojskową seksbombę, to od razu sobie odpuść. W większości przypadków, jeśli nie wybierzesz długich włosów, nie będziesz w stanie z pełnym przekonaniem powiedzieć, jaka płeć jest aktualnie zaznaczona. Głosowo obie opcje są przyjemne w odbiorze, a poza dialogami będzie straszliwie dużo sapania i jęków, więc uważam, że to ważne, aby w trakcie gry gracz sam nie miał ochoty ulżyć w bólu swojej postaci. Mam z kolei ambiwalentne wrażenia z tego, jak postać się zachowuje i porusza. Z jednej strony wyczuwalna jest waga postaci i realistyczne zachowanie sylwetki, co jest super, jednak z drugiej strony sterowanie daje wrażenie, jakbyśmy wydawali innej osobie komendy głosowe, jak ma się poruszać. Zawsze zrobi krok dalej niż trzeba i nie do końca ustawi się tak, jak powinna. Dodatkowo kamera zawieszona za ramieniem nie jest rodzajem swobodnego widoku, więc z czasem okazuje się, że szybkie celowanie daje nam zupełnie inny rezultat i zamiast we wroga mierzymy w lecące nad naszą głową kormorany. Gra pozwala na wybranie kilka poziomów trudności, jednak wszystko poniżej zaawansowanego dedykowane jest osobom o refleksie koali. Ekstremalny straszy jedynie czerwonym kolorem, ale w rzeczywistości dopiero od tego poziomu powinno zaczynać się zawyżanie poprzeczki. Z kolei zielony rozrywkowy jest przeznaczony dla miłośników jednostronnych konfrontacji. Przeciwnicy mają różne funkcje uzbrojenia, ale wszyscy tak samo uwielbiają biec w kierunku zespotowanego gracza, a także pojedynczo ustawiać się w wąskich korytarzach, czekając na swoją kolej do eliminacji. Praktycznie niezależnie od skali wyzwania i poziomu, ludzie giną po jednym strzale w głowę, co jest przyjemną świeżością po chłonących ołów kryminalistach z The Division. Początkująca postać może z powodzeniem wykonać bardziej zaawansowane misje pod warunkiem, że będzie pozostawać w ukryciu, sprytnie eliminując wrogów. A jedyny szkopuł jest taki, że sami również padamy od jednego lub dwóch strzałów. Zdecydowanie gra wydaje się bardziej opierać
na skillu gracza niż na statystykach, mimo że Breakpoint należy teraz do looter shooterów. I powiedziałem bardziej, bo w grze są jeszcze drony, których HP-ki nie znikają tak chętnie jak u żywych celów. Najtwardszy spotkany w becie to Behemoth, którego trzeba obijać po słabych punktach, aby wyrzucił z siebie jakiś ciekawy ekwipunek, a to i tak potrafi zjeść całą posiadaną amunicję. To taki naturalny spowalniacz, aby gracze duchy nie mieli zbyt lekko ze swoimi cichymi taktykami, ale jest to kompromis, który jestem w stanie zaakceptować. Większość stacjonarnych wieżyczek można sabotować i hakować, a patrolujące drony można omijać. Zarówno powalonych przeciwników, jak i sojuszników można przenosić, więc dobrze skoordynowane działania lub wyjątkowa cierpliwość ma szansę wygrać nawet z najtrudniejszym wyzwaniem. W grze dostępne są 4 klasy: sanitariusz, szturmowiec, pantera i strzelec wyborowy. Każda klasa ma 4 stopnie zaawansowania i posiada jakąś unikalną umiejętność i przedmiot. Postać rozwijamy przez drzewko skilli. Umiejki dostępne są niezależnie od klasy, więc pomimo, że będziemy biegać sanitariuszem, w dalszym ciągu możemy korzystać z bonusów do karabinów wyborowych. Oczywiście jest też haczyk, bo niektóre skille trzeba wyekwipować, żeby działały, a sloty mamy 3. Z jednej strony to obcinanie rozwoju postaci, z drugiej daje szansę, że 2 spotkane pantery będą miały różniące się style gry. Drzewko skilli wydaje się jednak do tego układu zbyt skromne. Wspomniałem też, że Breakpoint to looter shooter. W grze będziemy biegać z workiem śmieci na plecach, bo duch w biegu potrafi zebrać bukiet kwiatów, oprawić i spakować rozjechanego jeża, nie wspominając już o upchaniu po kieszeniach 10 z kolei M4. Więc jeśli cierpisz na kompulsywne zbieractwo, to po pierwszym odpaleniu tej gry masz szansę się z nią zestarzeć. Albo umrzeć z odwodnienia. Ghost Recon próbuje gonić za trendami, ale jest niecierpliwy. Nie za bardzo rozumie koncepcję dawania kwiatów i umawiania się na spotkania, zanim zaprosi wybrankę do swojej sypialni. Nie ma żadnej animacji przeszukiwania trupów, oprawiania zwierzęcia czy zbierania ziół. Z przeciwników drop po prostu wyskakuje, kolorem zaznaczając jego jakość, a po kwiatach wystarczy przebiec, żeby je zebrać. Powstrzymuje się bardzo od nazwania tego elementami survivalu, bo gra świadomie rezygnuje z tych fragmentów, które spowalniają dynamikę i główną pętlę rozgrywki. Crafting jest jednak mocno powiązany ze staminą i gameplayem, bo możemy tworzyć specyfiki boostujące nasze statystyki, zdrowie oraz niwelować negatywne efekty. Tak samo jak ciężkie rany wpływają na celność i prędkość poruszania się, tak każde przekroczenie poziomu wytrzymałości będzie zabierało nam drobny fragment paska staminy. A o to nie trudno, bo zsuwając się po zboczu wystarczy nieostrożny ruch, aby stoczyć się na dół, tracąc przy tym całe powietrze w płucach. Czynniki środowiskowe nie są szczególnie uciążliwe i czasem chciałoby się, aby były cięższe, szczególnie gdy do gry wkrada się powtarzalność i nuda. Życie postaci regeneruje się samo po pewnym czasie, a poważne rany można szybko wyleczyć jednym zastrzykiem. W przypadku ekwipunku tutaj liczy się siła całego sprzętu, czyli to, co już znamy z The Division. Każdy item ma przyklejoną liczbę i im więcej mamy takich na sobie, tym wyższy ogólny poziom naszego giru. Kolorowy grade ekwipunku świadczy o liczbie dostępnych bonusów. Zwykle jest to kilka procent do jakiejś umiejętności lub akcji. Dodatkowo broń możemy modyfikować, dodając optykę, wskaźniki laserowe i inne dodatki. Opcji kustomizacji broni może nie jest za dużo, ale przynajmniej nie ma wrażenia, że broń wykonana jest z jednej bryły, której nie da się w żaden sposób zmienić. Natomiast sporym plusem jest możliwość kosmetycznej podmiany wyglądu. Jeśli nie podoba nam się to, co nosimy na sobie, możemy przejść do zakładki edycji postaci, wybrać inne ubranie, a także zmienić jego kolor, dobrać naszywki i tym podobne. W trakcie eksploracji będziemy chcieli szukać obozowisk. To w nich będziemy mogli zatrzymać się na szybki crafting, zespawnować transport, zmienić klasę lub ustawić odpowiednią porę dnia przed misją. Na szczęście, aby odblokować obozowiska, wystarczy się do nich zbliżyć lub zwyczajnie przelecieć nad nimi helikopterem. Takie miejsce godne uwagi, wskazówki do zadania, także schematy broni odblokujemy również rozmawiając z lokalnymi mieszkańcami i poprzez skanowanie porzuconych dokumentów. Zakładka z zadaniami przypomina korkową tablicę detektywa lub siatkę powiązań psychopaty. Z odpowiedniego folderu wybieramy sobie interesujące nas zadanie i oznaczamy je sobie jako aktywne. Ghost Recon na początku wyraźnie oznacza cele misji znacznikiem. Po ukończeniu samouczka ten tryb zostaje wyłączony, a gra proponuje, abyśmy sami szukali celu na podstawie wskazówek. Wybierając się na misję, dostajemy wtedy opis wioski lub terenu oraz kierunek, w którym powinniśmy się poruszać, aby znaleźć to, czego szukamy. Ku mojemu zaskoczeniu większość osób z multiplayer nie korzystało z podpowiedzi. Do gustu przypadł mi matchmaking w Ghost Recon, a raczej dostępne opcje wyboru i chętnie zobaczyłbym różne wariacje tego rozwiązania w innych grach. Możemy pisać się na zwykłą eksplorację, misję główną, wykonywanie działań frakcyjnych lub odgrywanie ról. Jeśli nie mamy preferencji, to gra wyszuka nam pierwszy team, w którym znajdzie się miejsce dla nas. Odgrywanie ról w takim shooterze jest miłym dodatkiem, bo nieco ogranicza sytuacje, w których szturmuje się bazę przeciwnika bez spoglądania na okienko czatu. Trudno powiedzieć, czym chce zostać Ghost Recon, bo po każdym kroku naprzód robi za chwilę krok w tył. Może jakiś ukryty taniec, ale póki tego nie wiemy na pewno, prędzej gracze ogarnie frustracja niż chęć wyskoczenia na parkiet. Przy każdej osobie w drużynie widnieje misja, którą ma zaznaczoną jako pierwszą, ale nie ma opcji lub jej nie znalazłem, aby przypisać tę samą misję sobie. Więc gdy lider grupy się zgubił, mogliśmy jedynie trzymać kciuki, że w końcu się znajdzie, zanim z nudów zaczniemy eksterminować cywili. Podobnie jak w The Division, w grze znajdziemy główny hub,
którym spotkamy innych graczy. Zapiszemy się na PvP, przyjmiemy misję i kupimy nowy sprzęt. Na szczęście jest dość mały i nie ma za dużo biegania. W takich centrach jest tak jak w windzie, próbujesz ustawić się tak, żeby nie patrzeć na nikogo. Owszem, daje to wrażenie, że gra żyje, ale prawda jest taka, że rekrutację do teamu głównie będziemy prowadzić przez matchmaking. Ghost Recon Breakpoint próbuje dać nam sandbox, dość zadowalającą kustomizację postaci i sprzętu oraz elementy środowiskowe, które powinniśmy brać pod uwagę w trakcie wykonywania misji. Zdaje się jednak, że stara się być różnymi grami jednocześnie, co może ostatecznie prowadzić do średnich wrażeń na każdym z tych frontów. Trudno jest usprawiedliwić aspekt looter-shootera, gdy gra opiera się na umiejętnościach gracza. Na testach nie znalazłem praktycznego zastosowania dla poziomu ekwipunku i szczerze mówiąc nie chciałbym, aby twórcy poszli krok dalej w tym kierunku, bo walka w Ghost Recon jest bardzo przyjemna, szczególnie możliwość cichej i szybkiej eliminacji. Wydaje się, że to leniwy design i brak pogłębienia któregokolwiek z aspektów gry jest jej największą wadą. Latanie w cztery osoby od bazy do bazy szybko zrobiło się nudne, ale z kolei były sytuacje, w jednej z których we dwójkę nocą zakradaliśmy się do portu używając właściwych komunikatów i oznaczeń. Gra spowolniła, ale była niesamowicie klimatyczna i to zdecydowanie najmocniejsza strona Ghost Recon. Niestety kolejny raz potwierdza się, że uniwersalny produkt dla wszystkich jest tak naprawdę nikomu niepotrzebny. Nie stawiam krzyżyka na Breakpoint, bo same te krótkie klimatyczne momenty wystarczyły, aby gra znalazła się na mojej liście. Natomiast jeśli chodzi o premierę, na podstawie bety jestem przekonany, że lepiej zaczekać i później zgarnąć grę po lepszej cenie. W Ubisoft to już tradycja, że gry początkowe wychodzą im słabe, a dopiero później są ulepszone. Ghost Recon wymaga solidnego liftingu interfejsu i naprawienia wielu błędów. Ma spory potencjał, ale też istnieje duże ryzyko, że stanie się kolejnym The Division. Tyle zamkniętej bety. Daj znać, czy interesuje Cię ten tytuł i czy zamierzasz wystartować wraz z premierą, czy zamierzasz zaczekać na przecenę. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie, rozważ wciśnięcie czerwonego przycisku z napisem subskrybuj, a także zostawienie łapki w górę. Jeśli Ci się nie podobało lub się ze mną nie zgadzasz, łapka w dół jest zaraz obok. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.